Na pewno cieszy to, że już kolejny sezon jesteśmy tutaj czołówki naszej ligi. Oczywiście chcieliśmy być pierwsi, walczyliśmy o to, ale ta dwa przegrane mecze z UKS-ą, przede wszystkim ten drugi mecz u Rzeszowu, no niestety nie pozwoliłam, żeby może gdzieś tam powalczyć o to pierwsze miejsce, ale cieszę bardzo, że kolejny rok jesteśmy gdzieś tam, powiedzmy, drugie i że na pewno to, co robimy na boisku, to, co trenujemy, że przynosi pozytywy. Gdzieś tam na początku może tak by nie wyglądało, że będziemy grać tak fajnie w środku. Wydaje mi się, że jeszcze lepsze możemy grać i teraz to, co jest przed nami, a najlepsze i najciekawsze tej play-offy, wydaje mi się, że możemy być jeszcze lepiej. Tak, jak najbardziej, jadąc tutaj do Szczecina, nie do Polic. Spodziewałyśmy się ciężkiego boju. Na pewno nie zlekceważyłyśmy Chemika, grałyśmy bardzo dobrze taktycznie, wykonywałyśmy dobrze swoją pracę i teraz myślamy, jesteśmy już na pewno na tym sobotnim meczu z LK. No na pewno bardzo się cieszę, że trener zaufał i wpuścił mnie w tym trzecim secie, grając przeciwko takiemu przeciwnikowi, jaki jest Chemik, bo te mecze nigdy nie są łatwe, więc jeszcze raz dziękuję i cieszę się, że mogłam się zaprezentować trochę w dłuższym wymiarze na boisku. Tak. Jakby miałyśmy już zagwarantowane drugie miejsce pod koniec rundy zasadniczej, więc w sumie ten mecz za bardzo dużo nie zmieniał w rozstawieniu w tabeli w czołówce, ale zawsze warto wygrać za 3 punkty 3-0 gładko i przyjemnie i dzisiaj tak się udało. Na pewno będziemy dużo walczyć, bo zależy nam na powtórce z poprzedniego roku. Mamy też bardzo trudnego przeciwnika w pierwszym meczu, gramy z UKS-em. Oczywiście UKS też ma swoje ostatnio problemy i zdrowotne, i takie siatkarskie. My oczywiście też nie jesteśmy w jakiejś super najlepszej dyspozycji, ale to jest też ten moment sezonu, że wszyscy borykamy się z jakimiś problemami, więc tutaj będzie kwestia zachowania chłodnej głowy i zagrania dobrej siatkówki. W takim razie zapraszam wszystkich kibiców przed telewizory, również na hale w Nesie. Pierwszy mecz gramy z UKS-em i drugi mecz gramy z drugim półfinalistą.